Panie pośle, czy będzie pan na najbliższym kongresie? Tak, oczywiście będę jak co roku. Jest to, uważam, tak poważne wydarzenie nie tylko dla regionu, ale dla całej Polski, jak również dla Europy, że absolutnie obecność polityka jest tutaj konieczna. Jaka tematyka będzie dla pana w tym roku najważniejsza? Kongresy mają do siebie to, że odpowiadają na pytania najbardziej aktualne w danym momencie. To nie są kongresy, które są przygotowywane kilka lat wcześniej. W związku z tym należy się spodziewać, i takie są plany, że głównymi tematami będzie to, co nurtuje dzisiaj Polskę i całą Europę. Czyli będzie kwestia dotycząca innowacyjności, kwestia dotycząca energetyki i w związku z czym wszelkich działań z tym związanych. I to, co dzisiaj jest najważniejsze w Unii Europejskiej, czyli opracowanie nowego planu inwestycyjnego, funkcjonującego pod takim roboczym hasłem 315 miliardów, ale chodzi o stworzenie mechanizmu wciągnięcia kapitału prywatnego w inwestowanie na terenie Europy. Co z punktu widzenia samorządowca, z punktu widzenia regionu będzie najważniejsze? To jest wydarzenie o charakterze gospodarczym, w związku z czym będą w nim uczestniczyli zarówno przedstawiciele podmiotów, ale również przedstawiciele władzy publicznej różnego szczebla. Władze publiczne idąc od władz rządowych, przez władze regionalne i również władze lokalne. W związku z czym dla wszystkich władz publicznych będzie istotne to, że będą miały okazję spotkać się, porozmawiać i przedyskutować pewne problemy z podmiotami gospodarczymi. W tym przypadku chodzi o zjawiska, które występują na terenie regionu czy na terenie miasta, a są zjawiskami dużo szerszymi. To nie są sprawy samorządowe. Kwestia chociażby ograniczenia emisji CO2, innowacyjności w energetyce, kwestia innowacyjności w zarządzaniu miastami, kwestia zwalczania bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy. To są rozmowy, w których biorą udział przedstawiciele i władzy publicznej, i lokalnej, samorządowcy, jak również podmioty gospodarcze. Kongres stwarza jakby niepowtarzalną możliwość tego typu zetknięcia i rozmowy na tematy najbardziej aktualne. Czy kongres odbywający się w Katowicach jest bardziej promowaniem województwa śląskiego w Europie, czy też dowodem na to, że w myśleniu ogólnoeuropejskim regiony stały się bardzo ważne? To jest na dzisiaj dla mnie bardziej dowód na to, że w regionie, który symbolicznie kojarzył się tylko i wyłącznie z przemysłem ciężkim, i to jest w dalszym ciągu prawda, że w tym regionie i na terenie tego regionu, w jednym z miast, odbywa się spotkanie, które ma coraz większą rangę i to jest spotkanie właśnie różnego typu środowisk. To niewątpliwie nie jest impreza pomyślana jako promocyjna, ale ona de facto jest promocyjna. Ona promuje ten region, a dokładnie pokazuje, że jest to region, który chce być dynamiczny, chce być otwarty, chce być takim miejscem, w którym rozważa się najnowsze rozwiązania, planuje się przyszłość i tak dalej. Także ja myślę, że to nie jest impreza typowo promocyjna, tak jak powiedziałem, ale czy ona jest promocją naszego regionu? Tak. Czy w związku z tym i miasto Katowice i region dzięki temu kongresowi jest bardziej znany? Oczywiście, że tak. I w związku z tym należy tę imprezę rozwijać, ponieważ ona daje duże szanse działania. Pamiętajmy, przedstawiciele podmiotów gospodarczych przyjeżdżają na kongres, ale to nigdy nie wiadomo, czy czas nie zainteresują się tym regionem na przyszłość. To zawsze jest szansa i w związku z czym trzeba absolutnie ich namawiać do tego, żeby przyjeżdżali w te miejsca, gdzie coś się dzieje i gdzie są szanse zmiany.